Dzień dobry, moi kochani. Hello. Bo jechaliśmy właśnie do Warszawy, bo zaczyna się długi weekend. Kolejny w sumie. Miesiąc temu był poprzedni, a już mamy następny. I kierujemy swoje pierwsze kroki tutaj do naszego showroomu. I od razu po wizycie w showroomie będziemy szli na pyszne jedzonko w restauracji, która jest zaledwie 3 minutki od showroomu chyba, tak? Tak. Z buta to było, o ile dobrze pamiętam. Było pysznie. Bo jestem tak. Super polskie. Ty też jedzenie. Idziesz na jedzenie, tak? Nie, mnie nie będzie raczej. A, dobrze, myślałam, że jeszcze zdążę zjeść. Ale pokażemy wam nasz showroom Selsey. Jedziemy trochę z zaskoczenia. Nikomu nic nie mówiliśmy, że tam wpadamy, więc może być jak u Magdy Gessler. Co to jest? Kto rewolucja tu gotował? Selsejowe rewolucje, tak zwane. Tak, także robimy taki mystery customer, prezes i prezesowa. No ale najfajniejsze jest to właśnie, żeby też wam pokazać tą super restaurację i też nasz wyjazd dookoła warszawowy. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you noticed. Down from across the room. Damn, what a hell of you. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Zależy. Zawsze takie super dodatki. Kubeczki jakie fajne, zobaczcie dziewczyny. Super kubki, co? Nie, tam nie ma soczku, wiesz? To jest takie specjalne taki kolor, takie pozłacane to jest. Dziewczyny, jesteście głodne powoli? Jesteście? Pójdziemy do takiej super restauracji zaraz. O, tutaj się coś buduje. Ale też jest taki fajny ten materiał. Tak mi się podoba, tylko mi się chyba podoba bardziej ten jaśniejszy. Ale fajna, co ty tam znalazłaś? Taką pufkę fajną? Pokaż mi. O, jak ty pasujesz na nią. Zobaczcie, jakbyście nie wiedzieli, czy w Selsey są dodatki. Zobaczcie, jak dużo. Jest w czym wybierać. Jake? Nitka, pokaż Jake'a. Ej, uważaj, żeby nie złamać nogi. Czekamy już na Mirka, aż załatwi swoje sprawy i w międzyczasie poszłyśmy sobie coś zjeść. Dziewczyny dostały menu z kolorowankami. Kubek kredek. Co, połamało ci się? Pokaż, którego pokolorowałaś już. Co to jest za jeden? Nie znasz go? Mija, a ty kogo kolorujesz? Peppa Pig. Peppa Pig. Dziewczynom zamówiłam piec kurczaka panierowaną z ziemniaczkami i z zestawem surówek. One nie zjadają nigdy dwóch porcji, więc zamówiłam jedną. A dla siebie wzięłam pieczeń ścielęciny. Dzisiaj tak miałam ochotę w sumie na wątróbkę i tak się wahałam, czy pieczeń, czy wątróbka, ale jakoś postawiłam na pieczeń. Co tam jest, Mija, w tym serku? Ogórek i szczypiorek. I co jeszcze? Jest rzodkiewka? Czy nie? Nie. A dobry jest, czy nie? Mhm. Mija jest team buraczki, Emitka jest team mizeria. Moje danie wygląda tak. Ja nic, słuchajcie, nie chcę mówić. Pierwnie mogliśmy znaleźć miejsca parkingowego. Teraz... No bo potrzebowałaś parking, to nie było jasne. Czy ja potrzebowałam parking? No tak, to nie było to. Można bez parkingu się dostać. Jesteśmy na Kasprzaka w Warszawie, ale to jest takie miejsce, w którym nie da się zaparkować nigdzie. Ale co najważniejsze, parking, 4 piętra, w ogóle nieoznaczone. Miejsce nie mogliśmy znaleźć, znaleźliśmy miejsce, znaleźliśmy klatkę. Ale żeby przejechać się windą. O, tutaj już będziemy mogli bez karty. Może, no. Z minus 4 piętra wniósł walizki. Wspaniale. To na które? Nie wiem, sprawdź. Jeszcze w takim labiryncie nie byliśmy.
dalszym ciągu nie wiemy, co oznacza wieża B. Jesteśmy już bardzo, bardzo blisko tego apartamentu. Zwiedziliśmy już 3 klatki schodowe wieże. Tak. Teraz już rozróżniamy, czyli wieża to nie jest to samo, co klatka schodowa. Nie. Jest wieża. Każda wieża pewnie ma swoją klatkę schodową. No i Emitka skacze i tańczy. Dlaczego tak. Emitka skaczesz i tańczysz? Siku! Niemożliwe. Weszliśmy. No dobra, ale to gubienie było warte tego widoku. Patrzcie. Zobaczcie, Warsaw Spire tam jest. Dobra, dobra, mogliśmy się pomęczyć. I skrzyżowanie Prymasa Tysiąclecia. Nie wiem, czy on jest najszybszy, ale na pewno jest. Jest! Najpiękniejszą świąteczną ozdobą. Nie, bo można jego jeść i on szybko biega. Ale on szybko biega, bo on chce uciec przed tymi, którzy chcą go zjeść, tak? Tak. Ale niestety lis go zjadł. Ale w jakiej bajce to było? One slow step. Tutaj. Jeden powolny krok! Jeden powolny kroczek zrobił! Męczący to był dzisiaj naprawdę dzień. Ja dzisiaj spałam z dziewczynami, bo Mija była taka lekko podziębiona, więc wolałam czuwać przy niej. Wstałam o 5:30, ogarnęłam jeszcze resztę pakowania, no i potem spakowaliśmy się już do samochodu, pojechaliśmy do tej Warszawy. Potem w sumie było fajnie, zjadłyśmy obiad wspólnie. Mirek pojechał załatwić jakąś tam swoją sprawę, wrócił po nas. Ulokowaliśmy się w apartamencie, poszliśmy na plac zabaw. Wróciliśmy z placu zabaw, Mija zaczął boleć ząb. Więc szukamy dentysty jutro jakiegoś, tak żebyśmy mogli załatwić tę sprawę i żebyśmy nie żyli w jakimś tam stresie, że coś tam się rozkręci w tym ząbku. Tuż przed wyjazdem. Co by tutaj wam powiedzieć ciekawego? No, mam nadzieję, że noc prześpi tak, wiecie, bez bólu. A jutro po prostu zrobimy kontrolę tego ząbka. Dobranoc.